schylaj się! Dokładnie. Ała! Ja powiem szczerze, że zostałem dosyć mocno wciągnięty właśnie w całą tą rozwałkę. Będziecie mogli zobaczyć mnóstwo... Powiem generalnie rzeczy, czyli ludzi latających na lewo i prawo, pocisków, do tego różnego rodzaju, tak jak widzimy teraz, atakujących z każdej strony, krążowników. Jest tego w tym momencie zaliczyliśmy glebę z takim samolotem, który miał nas dostarczyć na pole walki. Zobacz, że dalej na ekranie są resztki brudu, wody i generalnie gleby. Wszystko, co zaliczyliście po takim crash landing, powiedzmy. Paweł, czy ty nie czujesz, że tutaj jest wojna? W tym momencie zobacz. No właśnie o to chodzi, że ta gra to jest tak naprawdę pierwszy tytuł, w którym aż tak czuć, że jesteście w piekle dosłownie. Z każdej strony słychać strzały, a plansze są tak zrobione, że Helgaści mogą wyjść dosłownie z każdej strony. Higów jest od groma. Ale wiąże się z tym także, moim zdaniem, bardzo, bardzo duży minus. To znaczy to, że niektóre levely są tak skonstruowane, że musicie po prostu przejść z punktu A do punktu B. I zanim nie dojdziecie do, powiedzmy, no, rozsadziłem most. Między punkcia, że tak to nazwę nieładnie, to gości będą się cały czas respawnować i nie da się ich wybić. To prawda, niestety skrypty w tej grze istnieją, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, ale z drugiej strony, jeżeli na siłę ich nie szukamy, naprawdę ich nie zauważycie, bo tutaj akcja, zobacz, toczy się tak dynamicznie, że ja nie stoję w jednym miejscu i nie trzepię higów w kółko, wiesz. Dokładnie, no, jest to też pewne uzasadnienie dla obecności takiego trofeum, jak zabij 1500 Helgastów. No. Dokładnie, ja po przejściu całej gry na weteranie mam około 600, także powiem szczerze, że mimo iż jest ich dużo, nie jest ich aż tak sporo jak w Resistance. Ale właśnie, zobacz, jaki tutaj jest klimat. Jest gra tak ułożona, że ona... Ja pamiętam, że pierwszą grą, która dała mi takie odczucie pola walki, było Call of Duty 4. W końcu już tak nie było, natomiast tutaj podoba mi się straszliwie jedna rzecz, ale powiedziałeś, że niektórzy na to narzekają. Ci ludzie walą do wszystkich, nie do mnie. Na poziomie najtrudniejszym, który jest tam oczywiście na początku dostępny, nie mówię o elite, czyli o weteranie. Słuchajcie, oni strzelają tutaj do siebie. Ta walka się toczy między dwoma stronami, a nie między moim oddziałem i wszyscy Helgaści napieprzają na przykład do mnie. Dokładnie, tak było do tej pory, no, na przykład w Call of Duty na przykład chociażby. No ale w Resistance też tak było. Ale słuchaj, dlaczego tutaj tak naprawdę czuć, że jesteśmy w machinie wojennej? Ponieważ ta gra nie odtwarza wojny, tylko tworzy nową wojnę. Tak. Oczywiście osobom z Guerrilla udało się stworzyć naprawdę niesamowite uniwersum, w którym zaczynamy wierzyć w to, że istnieje naprawdę taki, oczywiście no w cudzysłowie, że istnieje taki konflikt i naprawdę można się w to wciągnąć. Charyzmatyczne postaci, znowu to słowo, bo charyzma jest bardzo ważna w tej grze, ponieważ to ona wciąga nas tak naprawdę mocno w fabułę. Tutaj mamy znanego z poprzednich części Killzone, mówię także o Killzone Liberation, Rico. Rico, czyli wielkiego... czarnego murzyna, chociaż to akurat jest złe sformułowanie, ale to jest ważne, ponieważ on nie przebiera w słowach, on tak naprawdę lubi proste środki, czyli prostu... bierze minigana i napieprza przed siebie. Ale to jest twardy sierżant, on ci mówi, skupić się, ruszcie dupy i ruszacie w tą stronę. I właśnie to jest klimat tej gry, on jest bardzo twardy, bardzo ciężki, ale każda z postaci została tak elegancko tutaj zarysowana. Stary, jak jest element misji, w której biegnę razem z Garzą, czyli właśnie z kolesiem, który pomaga mi teraz, a raczej ja mu pomagam wdrapać się na mur, on rzuca tekst. Hej, czujesz to? A ty mówisz, co Garza, zwaliłeś się ze strachu? Pachnie prawie jak twój dom. I to są żarty w polskiej edycji. Oczywiście w angielskiej są troszeczkę inne, troszeczkę inaczej brzmią. Tak powiedział, tam motherfuckery latają na lewo. Tak, ale ja myślę, że nie byłbym zadowolony, gdyby cała gra etapowała tak mocnym przełożeniem przekleństw, gdyby nasze postacie na prawo i lewo siały słowa na K i H i tak dalej, i tak dalej. To by po prostu nie było przyjemne. Myślę, że troszeczkę by to zabiło grę. Słuchaj, zwróćmy uwagę właśnie na grafikę w tej grze. To, tak jak powiedziałem, jest jedna z najpiękniej wyglądających gier, w jaką grałem. Zobaczcie, na przykład ty teraz rzuciłeś granat, a ze skrzynki, która znajdowała się za higami, wysypały się takie... Butle z gazem. Butle z gazem. I na przykład strzelenie w taką butlę spowoduje... No to teraz tutaj to widać. Spowoduje delikatne podpalenie jej i ona już za chwilę... Słyszymy, jak gaz teraz wycieka. Pięknie eksploduje. I jeszcze jak to wygląda. Ale moim zdaniem wow. Jeszcze jest jedna rzecz, która się wiąże z wszystkimi eksplozjami. To jest pierwsza gra, w której po wybuchu granatu, eksplozji, wybuchu rakiety, dym przesłania wam pole widzenia.
podoba Panie mi się i panowie, to. Tutaj jak strzelamy, to się po prostu wszystko sypie na prawo i na lewo. Ja jestem przekonany, że w tym momencie nasi słuchacze na pewno powiedzą tak, a było tak też w tym i w tym i w tym, ale słuchajcie. Ale nie było tak. To jak wygląda to w Killzone jest naprawdę nową jakością, bo Killzone 2 to jest nowa jakość i trzeba o tym powiedzieć szczerze. Są błędy w tej grze, oczywiście będziemy zaraz o nich tutaj mówić. Tutaj widzieliśmy na przykład drobne przenikanie przez ściany, ale to nie są takie straszliwe, rażące błędy, które utrudniają rozgrywkę według mnie. Dokładnie. Moim zdaniem ta gra przede wszystkim nie oszukuje. To znaczy, istnieją motywy, które tak was mocno zdenerwują, że piękna eksplozja, że będziecie mieli po prostu już dość. Na poziomie weteran, no, ostatni boss, no to już jest w ogóle żenada. Ale do tego jeszcze wrócimy. Do tego tak, jeszcze wrócimy. Ale słuchajcie, sama gra potrafi naprawdę nie tyle znosić krew w waszych żyłach, ale tętno wam przyspiesza i to dosyć mocno i miarowo. Jeżeli siada, zobacz jak tutaj gość elegancko, widziałeś to? Stary, ja do niego strzeliłem, on się chwiał na krawędzi nie i spadł. Istnieje coś takiego jak ragdoll, jeżeli, znaczy zdarzyło mi się może dwa razy, że nieżywa postać się przycięła. Czuć ciężar tych ciał. Czuć ciężar ciał to raz, a dwa one nie podskakują sobie śmiesznie, kiedy sobie zginął. Generalnie naprawdę, jeżeli chodzi o grafikę w Killzone jest pięknie, jeżeli chodzi to o to, co mówił przed chwilą Paweł, czyli tempo akcji, ono jest niesamowite. Jest nakręcane muzyką, powiem szczerze, muzyka w tej grze także jest na dziesiątkę, nagrano naprawdę mnóstwo materiału muzycznego, tutaj mamy wręcz epickie utwory, ale muzyka a dźwięk to dwie różne rzeczy. W polskiej wersji niestety polski dubbing, bo zdarza się, że się przytnie. Więc mamy na przykład, jak teraz mieliśmy... Przyznam szczerze, że nie doświadczyłem tego, naprawdę. Na przykład mamy robi się, to zdarzyło mi się coś takiego, że robi się. Tak jakbyś zeskreczował to dosłownie. Rozumiem. Albo też zdarzyło mi się, że w... Tylko nie wiem, czy to jest też kwestia odkodowania Dolby Digital, chyba DTS akurat w tej grze, tak mi się wydaje. Bo zdarzyło mi się, że w tylnych głośnikach miałem dosłownie zacięcie płyty. Akcja wiesz działa co? Się dalej z przodu, ja tylne głośniki robią takie tyk, ja ci powiem, tyk, że możliwe, że jest to kwestia konfiguracji sprzętu, ponieważ grając na telewizorze niewyposażonym właśnie w taki sprzęt, nie miałem tych problemów. Także możliwe, ale słuchajcie, no niestety nie da się zadowolić wszystkich. Dokładnie. Także jeżeli coś... Słuchajcie, tutaj Gorilla zwróciła niesamowitą uwagę na szczegóły w tej grze, więc jeżeli dba się o tyle teraz szczegółów, można niektóre rzeczy niestety przeoczyć. Ja powiedziałem Marcinowi po skończeniu Killzone 2, że ta gra ma duże minusy. Duże minusy? Inaczej, ma dużo minusów, ale ma takie, o których chciałbym mówić w każdej grze. Tak. Bo to są tak naprawdę pierdółkowate minusy, które nie do końca... My się będziemy czepiali po prostu. Tak. Będziemy się czepiali. Staraliśmy się znaleźć dziurę w całym, kilka dziureczek i znaleźliśmy. Ale o tym chyba już za chwilę, co? Dokładnie. Killzone 2, gramy na maksa, plus już za moment wracamy.